Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hogwarts Legacy. W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy próby Charlesa Rockwooda, jak dobrze wszyscy pamiętamy. To wygląda mi na arenę walki, jest na tyle duża, że na pewno to jest arena walki. Oczywiście, znowu durne posągi, dobra, chodź tu. O, cię przytuli, tu zginiesz. Na trzy hity. Dajcie tamtego Crucio. I patrz z tego. Ojeju, ale mi chłopczyku przykro. Leżysz, nie żyjesz. Co, koniec? Dwa pachołki dostałem do walki? Serio? Ej, smuteczek. Poczekajcie. Przez ten łuk nawet nie przechodzę. Mam jeszcze wiele innych dróg. Dobra, czyli to jest taka droga główna, już widzę. Czyli ten łuk po prostu mnie zaprowadzi gdzieś do jakiegoś chesta dużego, czy coś w tym guście. A, i dostałem rękawiczki w poprzednim odcinku. Czarne, takie fioletowe, ładne. I są lepsze od moich, co ciekawe. Moje są zielarstwo. Aha, ale ja nie używam roślin. Te 39 mają. Te moje wyglądają tak, a te... Nie no, te czarne, ćwiekowane rękawice, to już wyglądają tak gigaczadowsko. Chciałbym się na takiego typowego czarnoksiężnika zrobić. Wiecie? Co się stanie? Łuk się obrócił. A ktoś mi powie, za czym ten łuk się obrócił? A! Aha! Okej! Wszystko jasne. Cyk, czyli jeszcze raz. Obraca się. Ja już celuję tam. Czekam, aż łuk się obróci. Biorę to do siebie i puszczam. Ale łatwo. Morski szalik chińskiego ogniomiota. Dłuższych nazw i cięższych do wymówienia naprawdę nie mogli wymyślić. Też jest lepszy. Tylko, że mój ma Imperio, ale nie mam Imperio. 36, 42, no dobra. No i ten też wygląda dobrze. Lepiej niż ten mój. Niż pomalutku zaczynam wyglądać serio jak jakiś gigaczadzior. No ale dobra, idziemy dalej. Co nam tym razem? Już czuję, że będzie lewioso potrzebne do dalszych prób. Po prostu to wiem, więc od razu je biorę. Zresztą w razie czego, jak nie wiem, to... Wigenówki tu leżą. No, czyli się szykuje karamba jednak. Jednak źle powiedziałem, czyli jednak biorę Krucja. Mam w ogóle 8 eliksirów wigenowych. To se na easy poradzę. Co tam się rusza? To jest moje odbicie. Okej, to będzie finałowa walka, już to wiem. No bądźmy fair, no. Tuptało, tuptało i drzwi mi nagle otworzyło. 5 eliksirów wigenowych, to będzie finałowa walka. Słuchajcie, no. Nie mogę na próbę nawet rolki zrobić? Mogę. A jak działają te przyspieszone rolki? No, bo ja zapomniałem, że ja to mam. Kurde, niewidzialni miecznicy. Jaja sobie ze mnie robisz. Leżysz. I tak dla niepoznaki jeszcze cię rzucę. Jednym i drugim. Ten... Ała. Dobra, no mam 13 eliksirów wigenowych. Poradzę sobie. Tego niewidzialnego knypka to ja sobie zostawię na później. Tych niewidzialnych, przepraszam. Ale to Crucio jest wybitne, jak ja kocham to rzucać. Wiesz? Podła, podła. Ej, jeszcze tak dalej pójdzie, to nie użyję ani jednego eliksiru. Dobra, chodźcie. Nie trafiłem. Crucio! Tylko dlaczego Crucio działa na strażników kamiennych? Bo przecież... Dobra, jeden muszę użyć, bo nie chcę zdechnąć. Głupy, w bardzo głupi sposób. Ale to nie jest główna walka, będzie jeszcze jakiś boss w celu. Bo to jest bardzo prosta walka. Kurde, przestań mnie bić.
I wyskoczy jakiś boss za rogu. Cutscenka, oczywiście, żeby... Taki sam jak poprzednio! Kurde, chciałem użyć magii. Dobra, wszystkie te. Ja myślałem, że on jakiś ciekawszy be. Jak to się niszczyło? Zapomniałem. Odła! Pyk. Oj, nie naładuję tego kolega. Dobra, z tej cerki się unika. No i druga faza. Nie, on miał drugą fazę? Nie wiem. Maczuga. Nie miał czegoś takiego. Dobra, dlatego na to działa. Spadła. Używaj tego krucio. Dobra, tu chodzi o timing. Kurde, nie uniknę. Dobra, ale powinienem poradzić. Czekamy aż rzuci. Unikamy i póki stoi, tak, nic nie możesz zrobić. Jarmus. No, używaj tego krucia. Krucia. Mogę czymś rzucić? Mogę. Ej. I gębio. W ogóle drętwota coś mi nie działa? A skubany. On dwa razy uderza, więc... w tym ataku, o tym, nie ma sensu blokować, bo on uderza dwa razy, jak zablokujesz. Dobra. Krucio. Czekam na wadę, jakbym go po prostu zniszczył. Żegnaj! Nice. Ale jestem zawiedziony, wam powiem. Znowu ten sam leszczowski przeciwnik. No dobra, no użyłem na niego... koło 10 eliksirów wilenowych. No to nie jest leszcz, ale... to naprawdę jest proste przeciwniki. Co i każda taka kolejna próba będzie z tymi samymi przeciwnikami? No i nawet jest ten sam posąg. Czekaj, czy tu nic nie było? Nie, nie, jest chest, ale poza tym chyba nic nie było tutaj nigdy. Wigenówki czy ubranko? Nie chcę wigenówek. Peleryna ambicji, oczywiście słabsza, no kurde. Wspomnienia Charlesa Rockwooda, zobaczymy. A w ogóle ciekawy sposób zachowywania wspomnień w takich pseudo-łzach. Bardzo ciekawy sposób. No dobra, co? Znowu będzie z tą... babką? Tak, znowu z nią jest, już widzę. No Izidora, właśnie. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. O czym usłyszycie o jej supermocach? Something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Przez chwilę wyglądał jak jakiś jej niewolnik, ale nie będę się wypowiadał. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power. No tak, bo jesteście czarodziejami. Zawsze możesz użyć Obliviate i wymazać komuś pamięć i nie będzie cierpiał, bo nie będzie pamiętał za co cierpi. Proste? Proste. A przypominam, że Obliviate mogła się... no dobra, nie powiem brzydko. Mógł się taki leszcz nauczyć jak... Jak on tam był?
Nie, jak on tam był. Ten, no. Ten laluś taki. What have you done? Nie pamiętam. Jak zabrała się jego ból, skoro on wygląda co najmniej jakby cierpiał 14 razy bardziej. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. A wracając, Obliviate to w sumie taki lepszy jak Lockhart może się nauczyć. Co i serio to zadziałał? Nic? Żadnych skutków ubocznych? Ej, no to dobre to jest. No i co płaczecie, że to niezbadana magia, skoro zadziałało i nie ma żadnych skutków ubocznych? To po co ubolewać? Może mam jakiś dziwny sposób myślenia, ale wiecie. Dobra, Parsifal, chodź tu. Jo. No dlaczego nie zrobicie takie żałosne człowieku próby, że nawet dzieciak to wygrywa? Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? Oh. What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. Czyli ona jak zwykle będzie zła. I'm ready for whatever comes tak. Next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Powiedzcie, że to będzie ostatni portret, bo już mi się nie chce pamiętać ich imion. No, witaj. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. No, czyli to podwójnie świadczy o tym, że wasze próby są słabe. Anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location. Przecież wszystkie te próby są takie same, to czemu ja się uczę kolejnych zaklęć? Professor Fitzgerald, you should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well, a vainglorious and exasperating headmaster. Indeed, I should. Nie wiem, może to mijam się. Zaszczycimy i nam zrobi inną próbę, chociaż to jest bardzo wątpliwe. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. Czyli dostaniemy parę nowych questów i to mi się podoba. Activities in the meantime, please let us know. Dobra. No i co i. Nie, będzie jeszcze jeden, bo widać, kurde, czwarty portret. Może to będzie ta Isadora? Nauczyłem się Crucio, dobrze, że o tym nie wiesz, mimo że to widziałeś. Czyli uznajem... Czy to jest Azkaban? Nie, Hogwart, tylko zimę. Serio? Taki czas on był... Taki czas upłynął? Tak, ale z drugiej strony nie mam pojęcia ile, wiecie. Nie mam pojęcia jaka była w sumie pora... Jak wtedy byliśmy. Zresztą mamy dormitorium, w którym jesteśmy może 6 razy na grę. Dobra, misję mi pokażcie i sowę. Sowa. Od kogo mamy misję? Od nikogo, ale zaraz się pojawią. 3, 4 zaczną się pojawiać. Już prawie 19 poziom w ogóle, fajnie. A dobra, to jednak muszę wyjść z tego dormitorium, żeby się pojawiły. No a wiecie, już pamiętam drogę nawet. Oczywiście, że się pojawią. Some news about them as well.
has to do with you. Co, jedna misja? Kurde. Te dormitoria są jak labirynty. Dobra, dawaj jabłko. No to jak nie wiem jak wyjść, zrobimy to inaczej. Halo, proszę Q. Proszę. O! Bombarda. Dobra. Słucham cię, jak mam się nauczyć bombardi? Ogień i fałsz. Muszę poczynić postępy w nauce, okej. Złap Diri Kraka za pomocą kapsakwy, złap olbrzymią purpurową ropuchę za pomocą kapsakwy. Okej, czyli nowy zwierz, to mi się podoba. No dobra, a ja mogę, proszę Q. Czy nie, czekajcie. Będzie prościej tak. Mapa. A i w ogóle będzie jeszcze niedola skrzata domowego przecież. Wybierz. Podróż. No dobra, już wyszliśmy. To mi się podoba. Ej, no dobra, to wygląda pięknie, bądźmy fair. I oni serio mi pokazują, gdzie są te zwierzaki? Ale żal. Ja myślałem, że będę musiał ich poszukać. Wygląda na to, że nie. Dobra, lecimy hipogryfem. Na bogato. Ciśnij. Może ona jest serio szybsza od miotły? Nie wiem. Mogę przebić balona? Ją? Nie trafiłem. No ale z pikowaniem to u niej średnio. I też jestem ciekawy, jakie zwierzęta takie fajowskie możemy złapać, bo ta ropucha, no to biedota trochę, bądźmy fair. Ale wracając, bo najlepszym w cudzysłowie zwierzaczkiem, którego mogliśmy kiedyś złapać, to był ten, jak on tam był. No jak on się nazywa? Kurde, lojaliści, durni. Wracając, jak on tam był? Ten, co się pojawiał po zauważeniu czyjejś śmierci. Nie pamiętam, jak on był. Chłopcze! Spokój mi tu. Zresztą ja go już mamy, ale mniejsza o to. Nie pamiętam, jak one się nazywały, te... konie czarne takie, które latały. Naprawdę nie pamiętam. Dobra, przepraszam was za krótką przerwę, ale musiałem... Co to? Infernus? Ale musiałem jedną rzecz zrobić, ale wracając. Ja widzę tu Infernusa. Bo tak zatrzymałem, ale przed zatrzymaniem zobaczyłem, że ktoś mnie atakuje. Nie wiem kto. Ale co tu robi Infernus? Dwa Infernusy. Czekaj, już biegnę. Chodź Infernusku do mnie. Już mnie wnerwiasz tym czerwonym znacznikiem, to się muszę... bo to jest jaskinia. I wiem o czym myślicie, ale nie idę do tej jaskini. Szybko chcę... Dobra, już teraz polecimy na miotle. Nie, miotła jest szybsza. Tym razem z tymi się nie chcę bić, po prostu mi się nie chce i nie mam czasu. Lecimy tylko po tą ropuchę, co będzie w sumie pierwsza nasza taka. Więc się cieszę. I... Jak najniżej lecę. Czemu? Żeby mieć jak największego speeda. Bo przypominam, że im niżej lecisz, tym masz większy speed. Wracając, lecimy tylko po tą ropuchę, to będzie w ogóle pierwsza, jaką będziemy mieli. I... Będziemy kończyli. O! Stop! Pierwsza raz to widzę. Hello. Do you have anything for sale? Hello. It's not often I see Hogwarts students here during school. Dobra, kolejna podjonka, okej. I'm Priya Treadwell at your service, and I sell a variety of traveling necessities. Nie pamiętam, kim jest Nora, więc... What do you have for sale? Wezmę po prostu, zobaczę jej towarki, co? I sprzedam wszystko, co możliwe. Nie patrzę nawet na jej te, tylko sprzedaję od razu.
Nie spojrzałem nawet. Z tym się przyznam, że nie spojrzałem, co ma. Te są słabsze. Te mają... Tych bym nie chciał sprzedawać. To mogę sprzedać, tego nie, bo jest niewiadome. To jest słabe. To będzie lepsze, więc to zostawiam. Dobra. A, czekaj, bo nie zobaczyłem jej towarów. Ty. Miotły. Miotła, rodzinny antyk. Ta wiekowa miotła była przekazywana rodzinie przez pokolenia. Czemu czuję, że będzie z tym związana jakaś misja poboczna? No i tu mamy Mantragorę, Maksimę, Edurus, chińską kapustę, tentakule i wiganówki. Dwie wiganówki za setkę. Czy to jest zwierzstwo? Nie wiem. Właśnie nie obrażę jakiej gwizdnia parę świetlików. Nie mogę. Jak w dowolny sposób pokonać wszystkich wrogów. Wiecie co? Czemu się tak zdziwiłem, jak chodzi o tego Infernusa? Bo ja myślałem, że będą jacyś... A, tam było to... Te błotniste krokodyle. Wracając. Okej. Okay. Ja myślałem, że... No... Halo, muszę was upolować. Chodź tu! Na szczęście one nie są trujące, czy coś... Ja myślałem, że będą kusownicy jacyś, no. A wy poczekacie? Kurde, stój! Bo cię... No nie mogę jej trafić, no. Jeszcze ten durny było... No, skrycie! Dobra, na razie... Troszeczkę oleję te... ropuchy i się skupię na tym cielaku i już widzę, że to nie będzie prosta walka. Jego raczej nie mogę schować, prawda? Do sakwy. Chyba nie. Nie mogę. Czemu? Ej, ty upośledzony jesteś, że ty bijesz w ścianę? Pudła! Głupi krokodyl. No, z kamienia leży. Kolejny. Jak ja nie cierpię tych krokodyli. Masz boko, skrucjo i poku. No ile jest tu was? Naprawdę, leżeć. Z pioruna. Kto szybszy? Kurde, on był szybszy. Nie tamtego! Tu masz dwa krokodyle i się skupiasz na jakimś dalekim. Serio, chłopie. Dobra, tamtych mam gdzieś. Dalszych, nie widzisz mnie. Proszę, nie widzisz mnie, prawda? Nie widzicie mnie, proszę. No czekaj, bo mi uciekły te ropuchy. Gdzie one są? No patrz. I przez te durne... Krokodyle mi uciekły te ropuchy. To są one? Chyba. Infernus. Nie mam czasu się z nimi bić nawet. Czekaj. Lewiasto. I... Torba. Traf. A, trafiłem. Chciałem od razu dwie wziąć, ale już widzę, że nie mogę. Jak brak zwierząt. Wiesz, ja mnie gadam. Nie uciekniesz. Moja. Jak to mówią? Żegnam. Dobra, ale ja się z wami pożegnam w tym momencie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Sembuś! Okej, czyli mamy nową misję od Sebusia i być może nowe zaklęcie niewybaczalne? Proszę, błagam. Na razie nic nie wiemy. No ale dobra, ja się pożegnam, mam nadzieję, że wam się podobało, 19 level w ogóle. Do zobaczenia i cześć.